Dziś w programie uroczystości Święta Niepodległości w londyńskim Posku. Niech żyje Polska! Niepodległościowy piknik historyczny w Reading. Myślę często o Polsce. To mój prawdziwy dom. Konferencja Dziecko, Rodzic, Migracja w Londynie. Świadomość, jak działa państwo przyjmujące, no jest tutaj niezwykle ważna. Skauci PZPN-u szukają młodych talentów na wyspach. Gdybym miał wybór, żeby grać dla Anglii albo dla reprezentacji Polski, to bym wygrał Polskę. Wolna Polska! Dla rodaków mieszkających poza granicami Polski świętowanie 11 listopada ma szczególne znaczenie w kontekście podtrzymywania narodowej tożsamości. W Londynie za sprawą Zjednoczenia Polskiego obchody Święta Niepodległości odbyły się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Na scenie z patriotycznym repertuarem wystąpili uczniowie i nauczyciele szkół polonijnych. Marsz, marsz, Dąbrowski, to Polski, ziemi włoski, za twoim przewodem. Są dwa święta w kalendarzu, które są obowiązkowe dla każdego Polaka. Czy małego, czy starszego. To jest święto 11 listopada, święto odzyskania niepodległości. I święto Konstytucji 3 maja. To są święta, które są wyssane niemalże z mlekiem matki. Dzieci polskie tutaj wychowywane, te, które przybyły z Polski, te, które tutaj się urodziły, te, które są dziećmi tych osób, które się tutaj narodziły. Jednak są uczone patriotyzmu, pieśni naszych, muzyki naszej, tradycji naszych, historii naszej. Oby tak dalej było. Występ było odzyskanie niepodległości. Mieliśmy nie za dużo prób i bardzo dobrze nam wyszło na scenie. Śpiewaliśmy dużo piosenek o 11 listopada, na przykład Rota. Polska jest dla mnie takim czymś, co jest takie inspiracją, czymś, co jest piękne. Na przykład jak pojadę tam, to na przykład czuję się tam jak w domu, jak mogę tam być codziennie. Jestem bardzo dumna z naszych dzieci. Tak jak dzieci się przygotowały, po prostu nie mam słów, żeby wyrazić swoją wdzięczność dla dzieci. Redutę Ordona, tak przepiękny, trudny tekst, tak jak dzieci zadeklamowały. Naprawdę jesteśmy dumni. Przeciw nim tercia biała, wąska, zaostrzona, jak głaz budzący morze. Reduta Ordon. Przepiękne przedstawienie, przepiękna oprawa artystyczna. I najpiękniejsze jest to, że w wykonaniu dzieci. I w ten sposób jestem przekonany, że Polska nigdy nie zaginie, a będzie się rozwijała moralnie, intelektualnie, duchowo i materialnie. I oczywiście zbrojnie. Niech żyje Polska! W 104. rocznicę odzyskania niepodległości świętowano w wielu miejscach Wielkiej Brytanii, w tym w Reading, gdzie uroczystą mszą świętą rozpoczęto obchody zorganizowane przez polską społeczność parafialną. Listopada tu jest ważnym dniem na wyspach, zakończenie I wojny światowej, to jednak jest to dzień pracy i dlatego my przenosimy na najbliższą niedzielę po to, żebyśmy mogli się spotkać jako parafia, jako wspólnota, jako Polonia i razem poświętować. Mamy takiego fantastycznego księdza proboszcza, który stara się prowadzić parafię bardzo rodzinnie. Stąd też jest bardzo dużo dzieci, bardzo dużo młodzieży, szczególnie podczas takich uroczystości jak dzisiejszy piknik historyczny. Miłość do ojczyzny i chęć spotkania się, bo ta dzisiejsza uroczystość to jest też okazją do tego, żeby zacieśnić te więzi pomiędzy parafianami, spotkać się przy kawie, przy herbacie, zrobić sobie zdjęcie, zjeść kiełbaskę. Atmosfera bardzo fajna, przyjemna.
to bardzo patriotyczne jest dla naszego kraju, szczególnie teraz, bo mamy też nasz remembrance. To jest, że pamiętamy wszystkich żołnierzy, którzy zginęli podczas II wojny światowej. W ramach pikniku parafialnego mieszkający w Reading Polacy mogą zapoznać się z działalnością Instytutu Pamięci Narodowej, szczególnie z tą działalnością skierowaną właśnie do Polonii oraz poznać projekt Archiwum Pełne Pamięci. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zbiera od Polaków za granicą depozyty, które chcieliby przekazać do archiwum, tak aby były one pamiątką po ich przodkach, ale też byłyby użyteczne dla całej społeczności Polaków i w kraju, i na świecie. Ogromne zainteresowanie wzbudzała grupa rekonstrukcji historycznej, do której należy sam proboszcz parafii. Jestem członkiem grupy rekonstrukcji historycznej. Akurat jestem teraz w stroju kapelana dywizji generała Maczka. Jest to połączenie, bo dalej ksiądz, ale w mundurze. Prezentujemy mundury 1. Dywizji Pancernej, a dokładnie batalionu podhalańskiego. Stąd nasze płaszcze, uzbrojenie i umundurowanie zimowe. Wspaniała atmosfera łącząca zabawę z nauką żywej historii z pewnością sprzyja pielęgnowaniu miłości do ojczyzny wśród najmłodszych. Polska dla mnie jest ojczyzną, krajem, no, całą miłością, wszystkim. Każdego roku coś innego uczę o Polsce, jak żołnierze walczyli dla nas, żebyśmy mieli ten pokój, który teraz mamy. Polska jest moją ojczyzną. Myślę często o Polsce. To mój prawdziwy dom. Polska jest tak jak rodzina. Ja bardzo lubię pojechanie do Polski, zobaczyć rodzinę. To samo myślę na Polskę. Tak, kiedy jestem, to tak fajnie być. Polska jest dla mnie ojczyzna moja, tam gdzie pochodzi moja cała rodzina. Podobało mi się najbardziej te samochody i żołnierze i te naboje. To społeczeństwo tutaj w Reading jest zgrane i że oni tak pięknie się tutaj wszyscy akumulują i trzymają się razem. To właśnie jest najważniejsze. Z kart historii brytyjskiej Polonii. 5 lat temu, 16 listopada 2017 roku, w Worthing w Wielkiej Brytanii w wieku 100 lat zmarł generał broni Franciszek Kornicki, polski pilot myśliwski. Urodził się 18 grudnia 1916 roku w Wereszynie. Będąc absolwentem szkoły Orląt w Dęblinie podczas wojny obronnej, walczył w składzie 162 Eskadry Myśliwskiej. Po wkroczeniu Sowietów przedostał się do Wielkiej Brytanii. Początkowo walczył w dywizjonie 307, 315 i 303. W lutym 1943 objął dowództwo dywizjonu 308, stając się najmłodszym dowódcą dywizjonu w polskich siłach powietrznych. Następnie dowodził dywizjonami 317 i 303. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, służąc w RAF. We wrześniu 2017 wygrał plebiscyt dziennika The Telegraph i Muzeum Royal Air Force na najlepszego pilota Spitfire'a w stulecie Królewskich Sił Powietrznych. Po śmierci spoczął wśród towarzyszy broni na cmentarzu Northwood w północnym Londynie. W Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy Zachodniej polskie rodziny, dzieci i młodzież mierzą się z wyzwaniami i problemami, jakich nie doświadczają w Polsce. O tym, jak je rozwiązywać, rozmawiano w Londynie na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z udziałem specjalizujących się w tej tematyce psychologów zatytułowanej Dziecko, rodzic, migracja. Problemy, które widzą szczególnie dzieci polskie tutaj w Londynie, to jest właśnie taki brak tożsamości, brak połączenia z kulturą polską. Dużo dzieci właśnie nie ma takiego poczucia, że jest Polakiem, nie ma poczucia, że jest Brytyjczykiem, jest gdzieś pośrodku. Przed rodzicami migrującymi stoi bardzo dużo wyzwań. W jakim sensie rozpocząć aktywną integrację z miejscem, ze społeczeństwem, do którego przyjechali, ale również w jaki sposób podtrzymywać polską tożsamość dziecka.
rodzice na emigracji, będący często w sytuacji dużych wyzwań, tak, stresu, którzy dzielą się gdzieś tam, czy przy dzieciach rozmawiają o tym, że jest im ciężko, że jest im trudno, to wtedy, gdy dziecko powie o tym gdzieś w szkole, że w domu jest trudno, no może to być odebrane i często jest odebrane przez lokalne służby jako coś zagrażającego dziecku. Świadomość, jak działa państwo przyjmujące, no jest tutaj niezwykle ważna. To, o co nam też chodzi, że Polacy nie przyjeżdżali po to, żeby stać się Brytyjczykami, tylko po to, żeby pozostając Polakami umieli pracować i funkcjonować w społeczności brytyjskiej, być tym aspektem dodanym, żeby dodatkowe wartości wnosić do tej społeczności, zachowując swoją polską tożsamość kulturową. Podczas konferencji podkreślano, że oprócz prawa obowiązującego w danym kraju, obowiązują również przepisy prawa międzynarodowego, do których można się odwoływać. W szczególności w sprawach dziecięcych, jeśli spojrzymy na konwencję o prawach dziecka, tu szczególnie myślę o artykule 8, prawo do zachowania tożsamości, relacji rodzinnych. Podobnie jak często w tych różnych sądowych procesach warto posługiwać się orzecznictwem Trybunału Międzynarodowego Praw Człowieka w Strasburgu. To jest orzecznictwo w krajach europejskich obowiązujące. Już w niedzielę rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, na których wystąpi też nasza reprezentacja. Nad tym, aby w jej składzie nie zabrakło doskonałych piłkarzy, pracują skauci z Polskiego Związku Piłki Nożnej, którzy w polskiej ambasadzie w Londynie rozmawiali z młodymi polskimi talentami z Wysp Brytyjskich o grze w biało-czerwonych barwach. To już szóste spotkanie z cyklu Gramy dla Polski, spotkanie młodych piłkarskich talentów z Wielkiej Brytanii z przedstawicielami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo cieszymy się, że w takim miejscu jak Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie tak dużo dzieci przyszło, aby świętować i pielęgnować w sobie tą polskość. W naszej bazie skautingu zagranicznego mamy ponad 1300 nazwisk na cały świat, przy czym myślę, że Wielka Brytania jest to około 50%. W tej chwili, także i to są zawodnicy, którzy grają w dobrych akademiach bądź w bardzo dobrych akademiach. Sekcja skautingu zagranicznego PZPN właśnie przyłączyła się do tego, żeby Matthew Cash grał dla reprezentacji Polski. Rok temu był tutaj gościem w ambasadzie właśnie. Miejmy nadzieję, że będzie grał przez wiele, wiele lat i osiągał duże sukcesy w polskich barwach. Moje marzenie jest grać dla reprezentacji Polski, ponieważ moi rodzice są Polakami i co tydzień chodzę do polskiej szkoły sobotniej. To czuję się bardziej Polakiem i to zawsze było moje marzenie, kiedy byłem mały. Mam 3 dzieci, które grają w piłkę nożną w Blackburn Rovers i w Liverpool. Właśnie dostaliśmy e-mail, żeby przyjechać, pogadać z PZPN, bo jestem Polakiem. Żona jest Polka. Jestem napastnikiem. Kilku kolegów z mojej drużyny już gra w reprezentacji Polski i bardzo chciałbym do nich dołączyć, bo dla mnie to ogromna szansa. Gdybym miał wybór, żeby grać dla Anglii albo dla reprezentacji Polski, to bym wygrał Polskę. Mój brat gra też do Polski, no by chciał dać na Polski. Tata też trenuje piłkę dobrze i tylko chciałam też grać. Mamy coraz więcej piłkarek, które dostąpiły bądź dostąpią możliwości gry dla Polski. Cieszy nas to, bo wiadomo, wielu Polaków w określonym czasie wyjechało, żeby tutaj żyć i dzisiaj mamy w tym momencie coraz więcej dziewczynek, które deklarują chęć gry. My się z tego cieszymy, bo myślę, że to boom, który teraz jest na piłkę nożną, one również przeniesie swoje efekty i owoce na dziewczynki właśnie z Polski, które albo urodziły się w Anglii, albo tutaj wyemigrowały z własnymi rodzicami w jakimś tam czasie. Granie dla Polski to jest zaszczyt. Powołanie do reprezentacji Polski to jest zaszczyt, ale też obowiązek. Jeżeli ktoś będzie traktował robotę, którą wykonujemy w sposób poważny, to być może kiedyś będzie powołany do reprezentacji Polski pod warunkiem, że będzie grał. Wszystkich zawodników, którzy są za granicą, którzy się wyróżniają w tych klubach, którzy są skautowani, którzy są obserwowani. Na pewno kilku trafi do nas, żeby sprawdzili się. No i daj Boże, żeby wzmocnili tę reprezentację, bo talentów nigdy za dużo. Młodzi zawodnicy deklarują również, że podczas najbliższych mistrzostw będą kibicować naszej reprezentacji. Będę oglądać najbliższe Mistrzostwa Świata i będę Polsce kibicować. To jest moja krew. Uwielbiam Polskę i oczywiście dużo sukcesu nie mieliśmy w Mistrzostwach Świata, no to będę jeszcze lepiej i więcej kibicował, żeby był ten sukces. Na Mistrzostwach Świata będzie mi kibicować Polska!
wciąż jest bardzo mało wiedzy i takiej świadomości o polskiej sztuce tutaj w Anglii. I myślę, że ta wystawa ma duże szanse, żeby rozpromować Polskę na dużą skalę.